Witam serdecznie. Kilka takich refleksji dotyczących właśnie próby przeniesienia pewnej logiki przez protestantów, pewnej logiki, która funkcjonuje w świecie, pewnych prawidłowości na Boga i Jego tajemnice, które są trochę większe niż nasze zdolności poznawcze, rozumowe i tak dalej. O co chodzi? Otóż protestanci, czasami tutaj widziałem to we wpisach posługują się pewną prawidłowością, która jest prawidłowa, przenosząc ją na Maryję jako Matkę Boga. Jaka to prawidłowość? No, kot rodzi kota, człowiek rodzi człowieka, słoń słonia. Więc skoro Maryja jest według nas urodziła Boga, to znaczy, że musi być Bogiem. Prawda? I jest to przełożenie prawidłowych prawidłowości, tak? Bo każdy rodzi według swojego gatunku. No, słoń nie urodzi człowieka tak samo jak człowiek nie urodzi kota. Więc jest to prawdziwe. Tylko czy faktycznie do końca można przełożyć ludzkie reguły na Boga? Otóż naukowo, w świecie nauki, matematyki czy fizyki, pewne reguły, które rządzą, można powiedzieć, światem, matematyką, fizyką, nie wytrzymują zderzenia w dwóch przypadkach. W przypadku, kiedy dochodzimy do górnej granicy, bądź do nieskończoności. Tam już są inne zasady. I przykładowo, jeżeli się zdarzy, jadą z samochody z prędkością 130 km na godzinę i się zderzają, to z jaką siłą uderzenia się zderzą? No 260 km na godzinę. Jeżeli jadą 50 na godzinę i się zderzą, no to siła uderzenia będzie 100 km na godzinę. Każdy to wie. Natomiast co się stanie, jeżeli dwie cząsteczki światła będą pędziły w stosunku naprost siebie z prędkością 360 tysięcy km na sekundę i się zderzą? I uwaga, według tej logiki siła powinna być 720 tysięcy km na sekundę, tak? A jednak nie. One się zderzą z siłą 360 tysięcy km na sekundę. Dlaczego? Ponieważ nie ma wyższej wartości od 360 tysięcy km na sekundę. Prawda? Więc pewne działania nie funkcjonują, jeśli się dochodzi do górnej granicy. To jest taki wstęp. Tak, no żeby pokazać, że po prostu nie da się pewnych zasad przełożyć na wszystko. 0 razy 5 jest ile? To tak przykład matematyki. 0 razy 5, no każdy powie 0. 0 razy 5,5, 0. 0 razy miliard 700 tysięcy, no 0. No i pytanie bez sensu, bo każdy wie, że każda liczba skończona pomnożona przez 0 daje 0. A pytanie za 100 punktów. 0 razy nieskończoność. I według tych zasady, że każda liczba pomnożona przez nieskończoność jest zerem, nieskończoność razy 0 też powinno być zerem. No a niestety nie. To może być 5. To może być 10. To może być 100. To może być dowolna liczba. Prawda? Więc tu już zasady są inne. To są dwa przykłady z nauki, które pokazują, że nie można przedłożyć pewnych zasad funkcjonujących w świecie na każdą rzeczywistość. Nie można tej pewnej ludzkiej logiki, kot kota rodzi, słoń słonia, przełożyć na rzeczywistość boską. Dlaczego? Dlatego, ponieważ Bóg nie podlega żadnym regułom. Tak mówiąc po ludzku. Bóg jest ponad wszystkim. Jego działanie jest nieskończonym bytem. Jest bytem, od którego wszystko bierze początek
i każde regulacje, każde prawo od niego wychodzi, a on sam będąc, powiedzmy sobie, ponad prawem, bo nie ma żadnej siły, żadnej władzy nad Bogiem. Więc nie można takiej ludzkiej kot-kota, no to Maria musiała być Bogiem. Nie. Niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, bo Bóg jako nieskończony byt najwyższy może działać i działa w sposób daleko przekraczający nasze możliwości pełnego poznania. Więc próba przerzucenia tej logiki, która jest jak najbardziej prawidłowa, ale w tym ziemskim takim, w tym naszym takim rozumowaniu ziemskim, tak, jest jak najbardziej prawidłowa. Jednak nie wytrzymuje ona, prawda, z rzeczywistością boską, która jest nieskończona. I Bóg jako wszechmocny, nieskończony, może działać i działa ponad nami. I dlatego tam, gdzie nasz rozum nie sięga, jest miejsce na wiarę. Rozumem możemy przyjąć pewne rzeczy, nie rozumiejąc ich. Tak jak Maryja przez wiarę przyjęła tajemnicę zwiastowania. Nie wiedziała, co to ma być. Nie rozumiała. Ale powiedziała to ja, służebnica pańska, i później jest dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego, prawda? Więc jeżeli próbuje się tutaj, w przypadku boskiego macierzyństwa Maryi, przełożyć tą logikę kot kota, słoń słonia, człowiek człowieka, na Maryję, no to to jest po prostu próba zamknięcia działania Boga w w naszej ludzkiej logice, zamknięcia go po prostu w ramach pewnych funkcjonujących w świecie zasad i reguł. A tego się nie da robić, dlatego wasz Bóg jest karykaturalnym, jest karykaturalnym karłem. Nasz Bóg jest wszechpotężny, który może, będąc nieskończenie potężniejszy od Maryi, przyjąć ciało z niej i stać się jej synem. Będąc, dlaczego? Niekoniecznie Maria musiała być matką, dlatego, bo Bóg jest nieskończony i ma władzę dokonać tego, czego dokonał. Uczynić stworzenie, po prostu wybrać sobie stworzenie jako swoją matkę, na to, żeby była matką Boga, który przyjął postać człowieka. Więc mając to na uwadze, takie dwie naukowe spostrzeżenia, nie próbujcie, prawda, przełożyć, bo próba zderzenia dwóch cząsteczek światła z prędkością 720 tysięcy km na sekundę, według tej logiki by wychodziło, jest absurdem. Dlaczego? Bo 360 tysięcy km jest jednostką maksymalną. Nie ma czegoś więcej. Zero razy nawet najpotężniejsza liczba świata będzie zerem, ale nieskończoność już nie. Już wchodzimy w inne reguły. I właśnie Boga i jego działanie trzeba uchwycić przez wiarę właśnie według tych innych reguł. Reguł, które są tak naprawdę dla nas w głębi tajemnicą. Ktoś tam, jakiś artysta napisał, że dla nas wszystko to tajemnica wiary w katolicyzmie. Tak.
Katolicyzm pokornie uklęka przed Bogiem, uznając Jego nieskończoną wyższość i Jego nieskończoną miłość, której nigdy nie pojmiemy. Wy, protestanci, pozżeraliście wszystkie mózgi, myślicie, że jesteście mądrzejsi od Pana Boga, że dorównujecie Bogu i Bogu rozumiecie. No sorry. To pycha wasza wam mówi, że go rozumiecie. Bo albo stawiacie się na równi z Bogiem, że go rozumiecie, albo Boga sprowadzacie do własnego karłowatego rozumku i poziomu. A święty Paweł mówi, że nikt nie zna Boga, ani głębokości Boga, tylko Duch, który go przenika. No ale wy, wykluczając tajemnicę, prawda, no to robicie z Boga człowieka, takiego karzełka. No, bo wasz Bóg jest karzełkiem. I to jeszcze karykaturą karzełka. Pozbawiony tajemnicy, pozbawiony mocy. Gadacie tak, że wy wierzycie we wszechmoc Boga, że to, że tamto i pierdę uskuteczniacie. To dlaczego nie wierzycie, że Bóg zechciał wybrać sobie stworzenie na to, żeby było jego matką? Brzmi absurdalnie. Tak, zgadzam się. To brzmi absurdalnie. Według właśnie przedstawionej przez was logiki kot kota, słoń słonia, człowiek człowieka, no to Maria musiała być Bogiem, żeby urodzić Boga. Według takiej czysto ludzkiej logiki brzmi absurdalnie. Dlatego to odrzucacie, bo brzmi absurdalnie. Ale jeżeli się spojrzy właśnie według tych reguł, 0 razy nieskończoność jest dowolną liczbą, czyli nie funkcjonuje tutaj zasada, że każda liczba pomnożona przez 0 jest zerem, to trzeba to przyjąć jako tajemnicę w pokorze serca i oddać Bogu chwałę za to, że w ten sposób zechciał nam okazać swoją nieskończoną miłość. Więc Maria jest Matką Boga, będąc stworzeniem. I od początku w historii Kościoła, w nauce, powtarzało się właśnie ta myśl i zachwyt, jak to stworzenie zrodziło Stwórcę. Ta myśl się pojawiała. Ale to było możliwe nie dlatego, że Maria była Maria jest Bogiem, nie dlatego, że jest większa od Boga, czy tam jemu równa, ale dzięki wszechmocy Bożej, która jest wbrew temu, co wam się wydaje, że wy żeście ją uchwycili, zrozumieli, że już, prawda, macie Boga w kieszeni, przepraszam, macie jajo w kieszeni, bo Bóg jest trochę większy niż wasza kieszeń. Więc dopóki będziecie patrzeć na Boga w kategoriach kogoś, którego można zrozumieć i w kategoriach kogoś, prawda, którego można zamknąć w jakieś ludzkie te ramki, to zawsze to będzie Bożek wasz, karykatura karła, a nie wszechmocnego Boga. I robicie to na każdym kroku. Zajmę się tutaj teraz, może będę miał chwilę czasu, filmem pana Stasiaka, który mi podesłał. No myślałem, że po prostu padnę. 9-minutowe, czy pokłon Jozuego przed Arką to jest bałwochwalstwo i tak dalej. Posłuchacie sami tych bredni po prostu, no i zobaczycie, no co, kogo oni robią z Boga. No Boga, który nie wie, co mówi. No ale dobra, o tym za chwilę, to tak tylko w kilku zdaniach po prostu chciałem się podzielić. Nie można przerzucać pewnej logiki, nawet jeżeli ona jest prawdziwa, na Boga, na jego działania. Bo próba zamknięcia Boga w ludzkim muszczku to jest albo wierzenie w Boga, którego można zrozumieć, rozłożyć na czynniki pierwsze, prawda, wyzbywając go tajemnicy i zamknąć w ludzkim muszczku, to jest to twór bożka, którego sobie tworzycie, a który tak naprawdę
nie istnieje. Jest to wasz Boże, który odpowiada waszemu kurzemu muszczkowi, a nie wszechpotężny Bóg, przed którym nasz kurzy muszczek powinien oddać pokłon i uznać jego nieskończoną wszechmoc. Wiem, że się rozpiszecie i rozplujecie i tak dalej, ale poczytajcie sobie tamte wpisy, znajdźcie je. Bo się pokazywały, że my wszystko, jak czegoś nie wiemy, to szukamy usprawiedliwienia albo w tradycji, której nie ma i w którą wszystko można wcisnąć, albo o tajemnicę wiary. To tu się pokazuje na kanale, to pastor Chojecki o tym mówi i oto wielka tajemnica wiary. Tak, tajemnica wiary, bo wszystko, co jest dziełem Bożym, jest tak naprawdę tajemnicą. I katolicy to pokornie uznają. Wy w swej pysze nie uznajecie tajemnicy ta. Tylko wam się już wydaje, żeście zrozumieli Boga. To musicie zrozumieć jedno. Wierzycie w karykaturę Bożka waszego, a nie prawdziwego Boga. Na razie.